Tytuł kursu: sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Moduł: rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. Temat: pompy wirowe. Witam. W dzisiejszym programie zajmiemy się tematyką sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a konkretnie pomp wirowych. Temat ten zasługuje na uwagę dzięki rosnącemu zainteresowaniu społeczeństwa naukami inżynierskimi. W naszym studiu gościmy pana Jurka Ryba. Witam, panie Jurku. Witam panią i państwa. Bardzo mnie cieszy, że ten dość niecodzienny temat znalazł zainteresowanie wśród oglądających. Pańska firma zajmuje się produkcją różnorodnych pomp. Gdzie we współczesnym świecie takie urządzenia mogą znaleźć zastosowanie? Odpowiedź jest prosta. Wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje systemu do transportu i podnoszenia różnorodnych cieczy z poziomu niższego na wyższy lub z obszaru niższego ciśnienia do obszaru ciśnienia wyższego. Czyli mówimy tu o systemie opartym o podstawowe prawa fizyki? Tak, jednak należy pamiętać, że im nowocześniejsze czasy, tym nawet proste systemy ulegają innowacjom współczesnego rynku technologii. W takim razie, jakie wyróżniamy typy pomp? W zależności od rodzaju napędu pompy dzielą się na ręczne, czyli te najstarsze, elektryczne, wprowadzone wraz z ujarzmieniem prądu oraz spalinowe czy pneumatyczne. Jak widać, rozwój technologii świata na przestrzeni dziejów prowadzi do nowszych i bardziej ekonomicznych rozwiązań. To bardzo ciekawe. Pomyśleć można, że tak proste urządzenie, jakim jest pompa ręczna, nie wymaga własnej gałęzi technologicznej. Przykro mi, ale muszę stwierdzić, iż pani rozumowanie jest błędne. Owszem, pompa ręczna nie jest zbyt skomplikowanym wynalazkiem w porównaniu do współczesnego komputera, ale jej teraźniejsze odpowiedniki wciąż się rozwijają. Weźmy na przykład pompy wirowe. Należą one do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku, to jest organie roboczym, zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą prędkością obrotową. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. W ten sposób energia silnika jest przekazywana cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej. Przy wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii kinetycznej w energię ciśnienia. Przyrost energii kinetycznej i ciśnienia w pompie jest zależny od konstrukcji wirnika i jego prędkości obrotowej. W odróżnieniu od pomp wyporowych, przyrost wysokości podnoszenia w pompie wirowej jest zależny od jej wydajności. Nie myślałam, że pompy są tak skomplikowane. Sądzę, że teraz widzowie zaspokoili swoją ciekawość na temat pomp wirowych. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.